24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Wieniecki, witam w studiu pana Czesława Morczka, posła Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej. Przede wszystkim dla mnie specjalista od obronności, bo jednak minist, wiceministra obrony narodowej i zajmującego się sprawami obronności. Nie mylę się chyba, panie pośle. Dzień, dzień dobry, dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tak, pracuję ciągle od wielu lat w Komisji Obrony Narodowej. Jak pan patrzy na ten wypadek helik, czy tego śmigłowca na Ukrainie? Bardzo ważna osoba z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy, bo Denis Monastyrski, minister spraw wewnętrznych, to była taka osoba, która gwarantowała bezpieczeństwo wewnętrzne. że Skutki wojny jakby nie rozsadzały i samej władzy, i nie yy, niszczyły więzi społecznych, przynajmniej w, w znaczącym stopniu. Czy to mogła być operacja yy, rosyjskich służb specjalnych? No tak jak mówią sami Ukraińcy w tej sprawie dopiero rozpoczęli dochodzenie, więc trzeba poczekać na ustalenia. Z całą pewnością jest to potężny cios w administracji ukraińską, dlatego że oprócz ministra Monasterskiego zginęło kilku jego współpracowników, prawie całe kierownictwo resortu, który w przeciwieństwie do struktury Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zajmuje się ma o wiele większy zakres i e, istotne e, z zadania związane również z obronnością, takie siły wewnętrzne, które biorą udział również w walkach, więc to człowiek bardzo e, ważny z punktu widzenia rzeczywiście zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy e, i niezwykle ważne ministerstwo. A czy możemy się spodziewać przypisywania sobie zasług w cudzysłowie przez Rosję, żeby zastraszyć opinię publiczną na Ukrainie, władze Ukrainy i opinię międzynarodową? O, zobaczcie, jesteśmy w stanie zestrzelić śmigłowiec, czy spowodować taki wypadek. Czy nie, nie trzeba trochę ostrożnie patrzeć na to, gdyby Rosjanie sobie przypisywali, a byłby to zwykły wypadek? W tej sprawie jak, no jak w każdym innym postępowaniu dotyczącym wypadku katastrofy lotniczej trzeba zakładać różne wersje, a w szczególności no, trzeba zakładać również udział Rosjan w sytuacji prowadzonej wojny. Natomiast no jeszcze raz powtórzę, Ukraińcy sami nie formują na razie daleko idących tutaj właśnie tez. Trzeba kilka, myślę, dni co najmniej poczekać, żeby e, mieć coś pewnego. E, natomiast ta wersja e, nie jest wykluczona. No, jest wojna, więc wszystko się może zda, e, zdarzyć. Natomiast z całą pewnością e, strata dla Ukrainy jest duża. Nie zmienia to oczywiście sytuacji e, na samym froncie. A w jakiej fazie wojny jest Rosja? E, bodaj wczoraj Siergiej Ławrow, szef MSZ, Powiedział, cytuję: Rozmawiać o Ukrainie z Zachodem nie ma sensu. Oni decydują o wszystkim w tym kraju. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na ich propozycje dotyczące Ukrainy, ale nie widzimy żadnych poważnych. Czy poważne propozycje dla Ławrowa to byłoby rezygnacja z terenów, które zostały zajęte czasowo przez Rosję, czy kompletna demilitaryzacja Ukrainy, bo o tym też Ławrow mówił, czy ktoś. Na, na Zachodzie, w NATO, na samej Ukrainie, czy generalnie politycy o zdrowych zmysłach mogliby się zgodzić na takie rosyjskie warunki, o jakich Ławrow mówi. Kilka tygodni temu... No... Była taka inicjatywa, zresztą prezydent Biden wystąpił z, z, wskazując, że nigdy nie, nie trzeba odrzucać propozycji pokojowych rozwiązania w ten sposób tego konfliktu. Podchwycili to prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Ale od kilku tygodni mamy jednak zdecydowane działania związane z wyposażeniem, z wyposażeniem Ukrainy w sprzęt, z dalszym wsparciem. Więc ten wątek dotyczący jakiegoś podjęcia takich no już teraz rozmów pokojowych ze strony państw wspierających Ukrainę na razie ustąpił. Mamy zdecydowane i bardzo dobrze wsparcie dla Ukrainy. Rosja do tej pory. Poza warstwą propagandową, chyba nie traktowała poważnie kwestii negocjacji, jak, jak w ogóle nie, nie, nie przyjmowała zakończenia wojny na jakichś warunkach, które nie, nie, by jej nie odpowiadały, które satysfakcjonowałyby Ukrainę. Więc jesteśmy w takim momencie, w moim przekonaniu, że, że obie strony zakładają, że rozstrzygnięcie będzie jednak na froncie, nie, 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 nie przy stole. I wszyscy, no, przynajmniej większość Ekspertów tak się spodziewa, szykują się, to znaczy zarówno Rosja, jak i Ukraina szykują się do jakichś walnych rozstrzygnięć na froncie. Dlatego ważne jest, że te blisko 50 państw wspierających Ukrainę. Coraz poważniejszy sprzęt przekazuje ostatnia informacja, Holandia, co jest niezwykle ważne, tak. system bardzo zaawansowany system obrony przeciwrakietowej Patriot. Więc Trzy kolei... baterie premier Rutte zdecydował o przekazaniu Ukrainie. I to, to świadczy, że państwa, tak jak Holandia, z Starej Unii, które nie czuły tego zagrożenia, tak jak my tutaj na wschodzie Europy, Stanowcze wsparcie dla Ukrainy. To jest naprawdę budująca informacja. A czy taki polityk jak Ławrow może się wściekać, z, choćby z takiego powodu, że nawet sędziwy Henry Kissinger, 99 lat były yy, sekretarz stanu, yy, wycofał się ze swojego stanowiska, że pokój za ziemię yy, jest możliwy i stwierdził, że może trzeba zrewidować yy, stanowisko, że, że Ukrainę trzeba przyjąć jednak. Do NATO, czy to może je, je, irytować po prostu Rosję, no, z, że tracą grunt? No, z całą pewnością no, przede wszystkim myślę i irytuje ich to, że nie odnoszą sukcesów e, na, na froncie, że e, nie da się e, osiągnąć tych celów, które sobie postawiliśmy, nie, nie da się podporządkować e, Rosji i Ukrainy. E, oczywiście wojna nie jest zakończona, więc e, trzeba pamiętać, że to ciągle jest wielkie e, wyzwanie dla wolnego świata, dla Ukrainy, ale e, Rosja nie osiąga swoich celów. Stanowisko, pogląd Kissingera jest niezwykle ważne, dlatego, że wpływowy bardzo polityk amerykański mówi, że po, po blisko roku tej wojny nastąpiła jednak z, z, z zasadnicza zmiana. Ukraina opłaciła, zapłaciła już wielką cenę i to jest cena przystąpienia do NATO, że tu już nie ma strefy jakiejś buforowej, neutralnej, nie wiadomo jakiej, bo taka strefa byłaby zarzewiem przyszłego, kolejnego konfliktu. Więc... Ta, te, te koszty, które poniósł naród ukraiński, państwo ukraińskie, są ceną za przystąpienie do strefy wolnych, demokratycznych państw, do, do NATO, w przyszłości Unii Europejskiej. No, Polska też ponosi koszty. Z tego, co mówił Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pomoc taka ściśle militarna to jest około 10 miliardów złotych, to jest może już w tej chwili więcej. Czy pan, jako przedstawiciel opozycji, czy opozycja ma jakiekolwiek problemy z tym, jakie jest zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie, no bo ono z pomocą dla uchodźców to już sięga 2% PKB, czy opozycja? Pozycja podziela, że Polska inaczej nie może się zachować w tej sytuacji od początku w tej sprawie rząd miał poparcie opozycji. My podkreślamy jedynie, że trzeba pamiętać też o własnym potencjale, znaczy jesteśmy, graniczymy z Ukrainą, graniczymy z tą wojną i w związku z tym trzeba pamiętać cały czas o potencjale zdolności do zdolności własnych sił zbrojnych. Natomiast chcę podkreślić, że ostatnia propozycja dotycząca czołgów Leopard jest bardzo dobra i to wyraźnie chcę... Po, znaczy, po... ten, polska inicjatywa, żeby przekazać kompanię czołgów, czyli... 14 kompanie, mniej więcej, bo 12 i dwa czołgi dowodzenia. Kompanie z naszej strony, z naszej jednocześnie strony. związać inne państwa, tak, które są posiadaczami. Żeby to był początek tworzenia tak, brygady, i, na przykład. Tak, i to jest bardzo dobry pomysł. Do tej pory mówiłem, że brakowało mi polskiego pomysłu, który no, przynosiłby jakieś poważne skutki z punktu widzenia wsparcia Ukrainy, byłby też wsparciem dla wschodniej flanki, dla. dla dla naszych... A czy czymś takim nie było też jednak mówienie o tym, żeby przekazać Ukrainie patriotów? Zaczęło się od tych niemieckich i teraz już wspominaliśmy o tej decyzji premiera Marka Rutte i już jest decyzja Amerykanów, szybkie szkolenie, czyli bez jakby obsługi z zagranicy, czyli nie będzie argumentu, że to jest mieszanie się NATO czy konkretnego państwa. Czy to jest znaczące? To wzmocnienie przede wszystkim możliwości obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. System Patriot to najbardziej zaawansowane technologicznie systemy obrony przeciwrakietowej. Jak one trafiają na Ukrainę, to jest niezwykle dobra wiadomość. Natomiast stanowisko polskiego rządu bardzo krytykowałem i do dzisiaj uważam za błędne w zakresie nieprzyjmowania to na szczęście zostało zmienione, nie przyjmowania wsparcia sojusz sojuszniczego dla Polski. Dzisiaj wiemy, że i Polska otrzyma e dodatkowe baterie Patriot i Ukraina otrzyma. I to bardzo dobrze. My nie mamy własnego systemu. No jeszcze. Ale pan doskonale wie, że czas reakcji, jakby to było na terenie Polski, jest tak krótki, że... Yy zestrzeliwanie tego nad terytorium Ukrainy byłoby kłopotem, więc to pewna racjonalność stała za tą decyzją, żeby przekazać Ukrainie. To, e, gdyby przyjąć, że tak jest, jak pan mówi, panie redaktorze, to znaczy, że, że my w ogóle nie powinniśmy e, instalować tego systemu, bo jest on nieopłacalny. To nie jest prawda. To nie jest tak, że te systemy reagują dopiero w momencie, kiedy e, e, obca rakieta przekracza granicę. One reagują wcześniej tak, żeby już w momencie, kiedy ona przekracza granicę, Ją zestrzeliwać. I lepiej... no, ale najkrótszy czas reakcji, jak czytałem w danych technicznych, jest 9 sekund dla tych nowych systemów Patriot. I, to i jest ci, mało. I ci, eksperci, I ci eksperci liczą, że e, liczą czas na reakcję od momentu, kiedy ta granica, ta rakieta po, pojawia się na terenie e, przy granicy Polski, Ja mówię, że w ten sposób się e, tego nie, nie powinno liczyć. Generalnie e, przecież wszyscy wiemy, że lepiej mieć ochronę niż nie mieć. I w związku z tym, jeżeli My nie mamy własnego systemu, bo dopiero go tworzymy, korzystamy ze wsparcia sojuszniczego, które jest niewystarczające i zginęło dwóch polskich obywateli. To siłą rzeczy najprostszą sprawą, jaką można było zrobić, to prosić o wsparcie. Na szczęście jeden z sojuszników sam wystąpił i w związku z tym polski rząd, który nie chce przyjąć wsparcia dla polskich obywateli, to jest dziwadło na skalę światową. tak nie wyglądało, bo niemieckie media stwierdziły, że pani Krystyna Lambrecht zdymisjonowana. Ona już sama się podała do dymisji. Minister obrony Niemiec trochę zastawiła pułapkę na sojusznika, i z jej strony to była propozycja nieprzemyślana. Dzisiaj, a dzisiaj już wiemy więcej. Ja bym pani minister jednak bardzo podziękował, bo rzadko się spotyka tak, żeby przyjaciel czy ktokolwiek w potrzebie sam z siebie ruszył i tę pomoc oferował. Mamy i już. Ale Słowacja już wcześniej taką pomoc otrzymała od Niemiec, więc to nie jest element. Tam okay. też są dwie okay, baterie. Ale, ale ja bym po prostu do, on, docenił taki elementarny fakt, że w sytuacji, kiedy potrzeba nam było tego wsparcia, to wsparcie otrzymaliśmy. I dzisiaj już wiemy przecież, nie musimy tego zgadywać. Bo już wiemy, że dodatkową baterię, pa, dodatkowe baterie pa, Patriotów trafiły i, i do Polski, będą strzegły obywateli polskich, i trafiają już e, kolejne na Ukrainę. Lepszego rozwiązania nie można było sobie wyobrazić. E, prawda, wymyśleć. sam widziałem w Patrioty, które strzegą e, tego lotniska strategicznego dla pomocy e, na Ukrainie. Amerykańskie, tak, oczywiście, z amerykańskim personelem. I... Wszystko to mamy, działa. Mamy systemy wsparcia brytyjskie jeszcze. O pewnych nie... rzeczach nawet nie musimy mówić, że żeby... tak. I teraz będziemy mieli e, e, niemieckie, i e, w tym czasie budujemy własne systemy, bo odbieramy te dwie pierwsze zamówione baterie e, obrony przeciwrakietowej Patriot, więc e, m, dzięki sojusznikom jesteśmy w miarę bezpieczni. To Zakończmy optymistycznie, sami też kupujemy dużo broni co może działać odstraszająco. Pan Czesław Mroczek, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, był wiceminister obrony, był gościem Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.